Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego berserka ponownie. Ostatnio ten film urodzinowy wyszedł dosyć długi, tam chyba z 50 minut. Co prawda głównie na przebieraniu, tam lożki były dopiero pod koniec. I dzisiaj chciałbym sprawdzić, czy jeszcze coś tutaj jesteśmy w stanie przepchnąć, tak wiecie. Faktycznie, jak widzicie, portal już mamy ostatni, 80%, niestety to jest mag, więc jeżeli się nie odpalimy, no to giniemy po prostu na hita, nawet zwykłego, nawet nie musi być kryty. Także no po prostu trzeba czekać na taką próbę, w której zrobimy kilka ciosów, najlepiej krytycznych, i ten mag padnie, już będziemy mieć 50% premii i cały portal zakończony, więc fajnie. Tak jak mówię, no dzisiaj głównie na tych lochach się skupimy, spróbujemy coś tu jeszcze docisnąć, może z level wbijemy, dwa to wątpię, no ale zobaczymy, wiadomo, na tym poziomie to już nie idzie wcale tak łatwo. Jesteśmy na razie na trzeciej pozycji, tutaj póki co kilka osób brnie, że tak powiem, równo z nami. Więc niektórzy już tutaj widzę, że odpuścili sobie, ale na przykład Commandos, tutaj Moraxi, Pawszy, Freestylo, tutaj my tak głównie można powiedzieć, że ciśniemy dalej, patrząc po levelu po prostu. No ale okej, zobaczymy jak to dalej będzie szło. Najpierw sobie wrzucimy coś do kibla, mam tu parę epików odłożonych. Tylko co my tutaj byśmy chcieli, to do kociołka, ale dosyć tanie. Dobra, no spróbujemy ten kapelusz i mamy coś dla maga. Czy to się opłaci? Plus 38, więc się opłaci jak najbardziej. Tylko że zanim wymienimy klejnot, to musimy tutaj sobie dokładnie tą runkę zamienić, bo runki pamiętamy, że już mamy kompletne, na tym, w sensie kompletne, na ostatnim odcinku tego nie było, ale ja potem między odcinkami sobie po prostu już nie tylko dla tutaj Kunegundy, ale też jak widzicie magma 75% łącznej odporności, 15% run i wojownik tak samo skompletowałem, to nie było takie trudne, więc już jakby ci nasi pachołkowie, powiedzmy, są, jeżeli chodzi o runy, ubrani kompletnie, już nie będę musiał tego szukać ani nic, tylko po prostu przy zmianie im ewentualnie itemków będę mógł im po prostu zamieniać u kowala i tyle, i nie będę musiał, tak jak mówię, szukać, bo na pewno byłoby to bardziej kosztowne. Dobra, zagramy sobie w kostki. Powiem wam szczerze, że wymyśliłem sobie taki mini challenge, jeżeli chodzi o tego naszego berserka. Jak pewnie wiecie, dużo osób z mojej widowni zapewne tam śledzi za kreble, ogląda i tak dalej, i pomyślałem, że zrobimy sobie taki challenge, że ja tym moim berserkiem spróbuję wbić pierwszy 400 poziom, pierwszy niż za kreble po prostu. Musimy pamiętać, że no gdybyśmy startowali równo, to zapewne nie byłby to żaden challenge, bo wiadomo, że za kryble tam często postaci nie ogarnia, często czegoś tam nie robi i tak dalej. Bardzo często, z tego co wiem, te żawki tam nie przeklikuje, a to wiadomo, jest najważniejsze tak naprawdę. No a jeżeli chodzi o... Dlaczego to jest w ogóle challenge? No dlatego, że Zakreble założył swojego berserka pół roku przed naszym berserkiem, tak? On założył go na początku marca, o ile dobrze pamiętam, jak startowały z 36. No a my tego naszego berserka założyliśmy pod koniec września, czyli gdy startował po prostu S37. Na ten moment, jeżeli dzisiaj wbijemy 390, to będziemy tracić do niego 5 leveli, o ile dobrze pamiętam. Przegonić go przegonimy na pewno, tylko pytanie, czy uda nam się przegonić przed 400 poziomem. To jeszcze zobaczymy, no ale to jest właśnie taki mój, powiedzmy, mini cel. Dobra, kostki przeklikane, a ręki nie będziemy robić właśnie ze względu na to, że jeszcze możemy wbić level. Kibelek ogarnięty, czy my coś tutaj mamy? Tutaj z tego co widzę, o, hełmik możemy wrzucić do wiedźmy, ale tutaj reszta to jest, widzę, że same drogie itemki po 10 milionów z tornada, więc na razie ich tutaj nie będziemy ruszać, to są itemki na awkę. Dobra, pupilki możemy nakarmić i przeklikać, już tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, ja te pupile przeklikuję po prostu od lewej do prawej, bo nie ma to najmniejszego sensu tutaj coś kalkulować i tak dalej, bo i tak często na przykład, o, ktoś ma 500 karmień, my mamy tam od niego 200 więcej, a i tak zdarzy nam się przegrać, a im po prostu dalej, tym będzie to jakby gorzej szło, więc po prostu lecimy od lewej do prawej i liczymy, czy też od lewa do prawa, i liczymy po prostu na to. O, tutaj akurat no niestety pech, no i 4-1, trudno, zdarza się. Karmimy sobie naszego Posejdonga. Dobra, dalej to tornado spróbujemy zaraz machnąć, zobaczymy jak to w ogóle wyglądają te walki z nim. Tutaj możemy sobie machnąć, no dawaj. Powiem wam, że zauważyłem, że ten przycisk się coś buguje i jakby musimy zrobić reloga i on dopiero działa.
ale tutaj tak byśmy byli freestyle, to możemy sobie zrobić w ten sposób. O, i też działa. Coś z tym przyciskiem jest, że trzeba się relogać albo po prostu resetować apkę, żeby to zadziałało. Nie wiem, czy tylko u mnie, czy wy też tak macie. Dobra, tu już mi się trolle robią na 15. Dalej mi się będą gobliny musiały zrobić na 15 i będziemy lecieć tą kopalnię dalej. Jeżeli chodzi o kopalnię klejnotów, to już nam się buduje na 23 poziom. Za dokładnie 2 dni i godzinkę nam wskoczy ta kopalnia. Natomiast jeżeli dzisiaj nam zostanie trochę grzybów z klikania, bo na przykład nie będziemy mogli czegoś tam już przejść i po prostu tych lochów na pewno nie pokonamy, to dzisiaj sobie skipnę i już zacznę budować 24, ponieważ jak sami widzicie, no już tutaj tych surowców mam bardzo dużo, już tutaj drewno zaraz będę miał max, kamienia no też mam dosyć dużo, więc myślę, że wypadałoby to w końcu zużyć, nie? Jak tą kopalnię zrobię do 25 poziomu, to planuję wymienić klejnoty. A w międzyczasie, bo te klejnoty mam z 20, o ile dobrze pamiętam, a w międzyczasie sobie tutaj polecieć delikatnie skarbiec, może tam z 2-3 poziomy i na pewno akademię do 20 będę chciał ją machnąć, żeby już mieć po prostu z głowy i ciągnąć maksymalną ilość expa, jaki możemy po prostu ciągnąć. To wiadomo, ta akademia nie daje dużo, ale grosz do grosza i troszkę się zbierze. Dobra, dalej, tą gildię sobie klikniemy, już tutaj mamy czterogłową, może nawet piątą głowę, chociaż wątpię, ale jakaś tam szansa jest i spróbujemy sobie machnąć od razu portalek. 34%, no troszkę mu zbiliśmy, ale nie za wiele. Kółko później, dobra, wchodzimy do lochów, jeszcze sprawdzimy, czy mamy wszystko zaczarowane. Tak, wszystko jest z tego, co widzę, zaczarowane. O, i ktoś mi w ogóle pisał pod ostatnim odcinkiem, to ja wspominałem na odcinku z łowcy niedzielnym, że dlaczego, skoro mam tyle metalu, nie ulepszę sobie chociaż razy dwa tych itemków u towarzyszy. I faktycznie to jest fakt, zaraz to oczywiście zrobimy. Tylko najpierw ja sobie ten portal będę chciał machnąć. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. No tu niestety serii nie było. Nawet nie schodzimy tak prosto. Zobaczcie, nawet dwa hity, to ja się myliłem w takim razie. Jednak dwa hity przeżyjemy, no ale zobaczcie, mieliśmy 80%, mamy 67%, czyli 3% do przodu. No mówię, no z tym portalem się będziemy męczyć, ale jak go zrobimy, to już będzie fajnie wyglądać na pewno tutaj ten ptaszek, że portal został ukończony. No a oprócz tego fajnie też będzie po prostu tego pupilka złapać, nie? Bo tak naprawdę nam brakuje pupili dwóch. Tego jak złapiemy już niedługo, tak naprawdę myślę, że jeszcze z tydzień max i już będzie złapany, to później sobie będziemy musieli czekać na Halloween, na tego mumifara i tak naprawdę będzie komplecik. Dobra, lecimy dalej. Co ja tutaj mam jeszcze zrobić? Nic, poulepszam ich tutaj razy dwa. Mam nadzieję, że się nic nie zepsuje, jeżeli chodzi o to, że mi tam nie zacznie ulepszać razy 3 i tak dalej. To sobie poulepszamy, bo tak jak mówię, tak jak mi ktoś napisał, no to kosztuje, zobaczcie, 20 kryształów lub 19, coś koło tego, natomiast 7000 kamienia, a zawsze jakieś statystyki dla tych naszych tutaj towarzyszy wpadną dzięki właśnie tym itemkom. Jak my tu w ogóle stoimy, no nawet dużo nam to nie zabiera, więc możemy jak najbardziej, o, to już 40 kosztowało, a bo to broń, no tak, to ma w zasadzie sens. Dobra, to jest razy 2. To jest razy 2. Dobrze, że nie mamy dużo kryształu, bo mówię, mogłoby się pobugować i nam poulepszać cały świat, tak jak to tutaj często lubi się zdarzyć. No ale jak sami widzicie, kryształu dużo nie ma, to i ewentualnie dużo nie stracimy. Dobra, tutaj jest wszystko razy 2 i teraz tą Kunegundę, która jest tak naprawdę najważniejsza, sobie polecimy też. I będzie spoko, mówię, no zawsze troszkę statystyk im to podniesie. Może się tam przyda w jakimś Esterosie czy w czymś, już nie pamiętam, co tam my jesteśmy w stanie kliknąć, a czego nie. Na pewno będę się chciał przymierzyć do 13 piętra, do zamknięcia nawet, bo ja tam ostatnio was zmyliłem delikatnie, dlatego że mówiłem, że tam pod koniec jest dwóch magów, a to wygląda troszeczkę inaczej. Dlaczego? Tu możemy dwie siły dodać, zawsze się przyda. Dlaczego to wygląda troszeczkę inaczej? Bo tutaj ten czteroręki Peter to jest wojownik, 19 to jest zwiadowca i dopiero 20 to jest mag. Ale z tego, co ja widziałem, to ten Peter nawet ludziom, którym stawiał tak jak i nam opór, mimo że to jest wojownik, tak jest tutaj po prostu szansa pokonania go. Chociaż no nie wygląda to, jakbyśmy mieli go pokonać, ale jakaś, wiecie, jakaś fajniejsza seria ciosów i tak dalej. I on możliwe, żeby był do pokonania, bo tak jak mówię, no widziałem, że inni walczyli z nim berkami i tak samo, tam był taki opór dosyć duży, aż w końcu trafiła się jakaś fajna próba i ten Peter padł. No plus tego 13 piętra tych nowych przeciwników jest taki, że oni dużo biją, bo mają dużo tej głównej statystyki, ale nie mają wcale tak dużo HP, więc no mówię, takim berserkiem, jeżeli nam jakaś fajna seria ciosów leci, no tam widzieliście, ponad połowę mu zbiliśmy, jeżeli jakaś fajna seria ciosów wleci, no to nawet jesteśmy w stanie go pokonać.
Tylko że właśnie czy nam się to uda, no bo mówię, no ten nasz berek wcale nie jest taki taki stary, nazwijmy to. No, no i nieważne, nie było tematu, o wiadomości ostatnio czyściłem, zapomniałem w ogóle o tym, czteroręki Peter pokonany, zobaczmy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ciosów z rzędu, nie daliśmy mu się uderzyć, najbardziej fair klasa w grze Berserk i został pokonany. Dobra, teraz mamy zwiadowcę. Myślę, że ten zwiadowca także nam tutaj powinien paść, no i mak to już na pewno i w level wbijemy na 100%. Mamy jakąś broń, ona jest warta 10 milionów, ale ewentualnie będzie do kibla, chyba że wcześniej będą bronie, to po prostu wsadzimy ją sobie do wiedźmy. Dobra, mamy zwiadowcę, tak jak sami widzicie, artysta znany dawniej jako Andres. I dobra, no próbujemy. No skoro tamten woj nam padł, to myślę, że i ten nam padnie. Tutaj kwestia fajnej próby, chociaż sami zobaczcie, no tam 33 miliony. Sami zobaczcie, że sytuacja jest podobna jak u tamtego, nie zbijamy mu praktycznie nic. Ale myślę, że tutaj wiecie, z czasem jakaś próba znowu wleci 14 ciosów z rzędu i no to jest zwiadowca, on jest bardziej miękki niż wojownik, natomiast no on tutaj ma te uniki, musimy pamiętać, że w tej próbie też nie może zrobić za wiele uników, abyśmy go byli w stanie pokonać, no ale próbujemy, bo mówię, to jest 300 milionów expa, damy radę to zamknąć, jeżeli tego pokonamy, bo maga to już na pewno przeklikamy, więc kwestia czasu, także będziemy tutaj głównie się na tym skupiać. I tak jak wspominałem, no w ostatnim odcinku z tego berserka było głównie przebieranie, dużo tutaj zrobiłem, itemki tak naprawdę na swój level znalazłem świeże. Zajęło nam to dużo czasu, dlatego też zbytnio ich nie testowałem w lochach. Tam wszedłem, trochę poklikałem, popróbowałem co i jak, ale mówię, no też nie chciałem tego odcinka, żeby tam trwał godzinę albo nie wiadomo ile, bo wiem, że wiele osób to odstrasza. Chociaż no jak teraz na przykład są odcinki co powiedzmy co dwa dni, tak jak zresztą sami widzicie, to zawsze taki odcinek dłuższy, na przykład jak wtedy miał 50 minut, można sobie podzielić na dwa dni, no nie? Że jednego dnia obejrzeć 25 minut, a drugiego 25 i wychodzi spoko, no ale to już tam kto jak woli. Dlatego też mówię, no dzisiaj sobie przejdziemy bezpośrednio do lochów, a w zasadzie przeszliśmy i będziemy to nowe EQ testować, czy faktycznie tutaj w tych lożkach nam pomoże. Zobaczymy, no chcę tutaj bardzo tego zwiadowcę pokonać, myślę, że jestem w stanie na niego dużo poświęcić, bo z innych lochów wcale nie jest to takie proste, mi się wydaje, do pokonania, a tutaj na pewno jest szansa, jeżeli się jakoś fajnie odpalimy, to byłoby na pewno miło pokonać go tutaj. No 14 ciosów z rzędu, jak widzicie, to jest dosyć dużo, nie ukrywam, przeważnie tak około 9-10 tutaj robimy, a tam 14, no nie daliśmy dojść do głosu tamtemu przeciwnikowi. A tutaj kurde, no sami zobaczcie, normalnie jakby ktoś zostawiał takie próby przeciwnikowi, to by nawet nie łudził się, że go pokona, a tutaj jednak, że gramy tym berkiem, to wszystko jest tak naprawdę możliwe i dzięki temu możemy go tutaj kliknąć. Ale wiecie co, dobra, damy mu odpocząć, albo okej, do 1600 spróbujemy jeszcze, później mu damy odpocząć, może jakieś tornada, może ten 390 z tornad dobijemy i wtedy sobie tutaj wrócimy spróbować go znowu przeklikać i na pewno na nim zakończymy i dużo tutaj na niego zużyjemy, tak jak zresztą wspominałem wcześniej. No ale zobaczymy, no tak ponad połowę mu zbiliśmy parę razy, z 2 albo 3, no ale sami widzicie, że teraz nie jest to wcale takie proste. Nawet tutaj próby żadnej bliższej nie chcę oglądać, bo mówię, no to jest berserk, więc jakby nie ma co, no tutaj ciężko obliczyć obrażenia, biorąc pod uwagę, że on się może nie odrodzić, tylko zaatakować kilka razy z rzędu. W jednej próbie zaatakuje tam na przykład 10 razy, a w drugiej 20, więc wiecie, ciężko jest to obliczyć, tam znowu jakaś bliższa próba, ale okej, lecimy. Co my tutaj jeszcze mamy tak naprawdę? No spróbujemy to tornado, spróbujemy na nim wbić level, który mamy 64, no może nawet do 700. Ostatnio nam się nie udało, bo mówię, nie chciałem tego odcinka przedłużać, a dzisiaj może by nawet było, bylibyśmy w stanie to 700 tornado pokonać. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Z tego co wiem, berki na około 420 poziomie to już to tornado zamykały. No ale wiadomo, no do 420 to jeszcze nam brakuje dosyć dużo, 30 poziomów tak naprawdę. No a teraz te poziomy sami widzicie, że idą jak krew z nosa. I to jest 390, a co dopiero tam na około 400, powiedzmy 30-40, gdzie już będzie ciężko cokolwiek przeklikać. No ale okej, dobra, kolejny pokonany.
dużo bardzo tych wojowników, no ale idą jako tako, jeden za drugim. Tam jakaś broń była, widzieliśmy, że nam poleciała, no ale niestety, no ja bym coś chciał do Wiedźmy. Coś dzisiaj chciała Wiedźma, już nie pamiętam, wiem, że wrzucałem na początku odcinka, ale ten, no w każdym razie z Tornada byśmy bardzo chcieli, aby nam itemki do Wiedźmy leciały, żeby tam w tym EQ sobie nie robić syfu. No zobaczcie, dwie bardzo bliskie próby obok siebie. Ale tutaj, no on nam przeszkadza delikatnie. Zobaczcie jak to jest, że praktycznie pokonaliśmy ile? Chyba czterech przeciwników do tej pory i trzech to było wojowników. Teraz mamy co? Kolejny wojownik, ciekawostka, okej, ale padł dosyć szybko na szczęście. No i dobra, i mamy 700 tornado za nami. Wbiliśmy też 390 poziom, więc super. I tak, no nic tam niestety nie poleciało do Wiedźmy. O dziwo, więc co my byśmy tutaj mogli zrobić? No te dziesiątki wiadomo, wypadałoby zostawić. Mamy niestety tylko jedno miejsce w ekwipunku. Tutaj te itemki na epicki, do epika też bym wolał zostawić, jeżeli mam być szczery. Więc dobra, no na razie te dwa sobie sprzedamy, dwie pary butów. Tutaj znowu damy dwie statystyki w siłkę. Poczekajcie, a bo ja myślałem, że tu nie nakarmiłem, ale wszystko jest ok. Dobra, lecimy dalej. Dalej, okulnica, wojownik, 65 tysięcy siły, znowu wojownik swoją drogą. No ale próbujemy jeszcze go tutaj machnąć, jeszcze go tutaj przeklikać. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. No levela już na pewno nie wbijemy, ale powiem wam szczerze, że tak chciałbym, w sensie z tego tornada na pewno nie wbijemy, ale chciałbym tutaj tak do maksa pocisnąć, ile bym tylko mógł. No i chciałbym trafić na jakąś serię, gdzie nie będzie tylu wojowników, tylko jacyś inni przeciwnicy, którzy nam jakby dadzą troszkę tego expa mimo wszystko. Ale tutaj jak sami widzicie się nie zanosi, bo kurde co chwilę ci wojownicy. I znowu nic mi nie poleciało do Wiedźmy, ona dzisiaj nakrycia głowy chciała. Dobra, w ogóle jeżeli ktoś nie wiedział, to teraz może przeszkadzać to, że ten napis jest przeniesiony na górę, że tak trzeba odsuwać, ale jak tutaj też troszkę zasłania, ale tutaj jak widzicie macie taką ikonkę, ja o tym na przykład nie wiedziałem, dopiero ostatnio się dowiedziałem, macie ikonkę czego akurat chce Wiedźma, no jak widzicie dzisiaj chce nakrycia głowy, to tutaj jest ikonka kapelusza, to tak może niektórym pomóc, no ale dobra, no to jest tanie, zobaczcie tutaj same dziesiątki, no tak mi jest szkoda tego wyrzucać, może nawet wyrzucę te epiki, już trudno, no tu mamy kunawkę, więc nie chcę zbytnio tego ruszać. Tą broń mogę wyrzucić, no ona co prawda 7 milionów, ale okej. No i dobra, no zobaczymy jak to dalej pójdzie. Mamy teściową, teściowa 66 tysięcy siły, znowu wojownik, no sami wojownicy niestety w tym tornadzie praktycznie teraz są, no ale zobaczymy jak to nam tutaj pójdzie dalej. Okej, teściowa też padła, no i dobra, kolejny padł, więc spoko, dwóch dosyć prostszy, dosyć, w sensie jeden dosyć łatwy i teraz od nowa wojownik, 66 tysięcy siły, znowu dobra, pokonany, super, znowu wojownik, też 66 tysięcy siły, no póki ich możemy pokonać, to ich tu pokonamy, a dalej będę myślał o, jeżeli będzie jakiś faktycznie blok, bo tutaj wiadomo jak działa tornado, że co jakiś czas są przeciwnicy, którzy bardzo odstają statystykami od poprzednich i to są tak zwane bloki, ale tutaj nie pamiętam czy teraz coś jest, czy nie ma, bym musiał spojrzeć na tą rozpiskę 4M7, ale mi się po prostu nie chce w trakcie odcinka, więc poklikamy ile damy radę, ile tutaj przepchniemy, można powiedzieć, tych lochów, a dalej tego tornada, a dalej będziemy szukać czegoś innego. 7 milionów, no niedobrze. Kurde, no może jeszcze byśmy byli w stanie go tutaj pokonać do 1150 powiedzmy, jeżeli on nie padnie, to sobie przejdziemy na coś innego, zobaczymy co tam nam w ogóle poleciało, bo kilka tych lochów zrobiliśmy, okej, kolejny padł, no i dobra, nie mamy miejsca, no jak widzicie tyle tornad, zrobiliśmy ile? 10 tornad chyba, 11 dokładnie, więc no sami widzicie, chociaż nie wiem ile miałem po, no nieistotne, około 11 tornad zostało zrobionych, no i tu zobaczcie, same itemki za 10 milionów, tu jest za 7, nie ma żadnego nakrycia głowy, no dobra, no chyba będzie trzeba te epiki posprzedawać, ja tu już dzisiaj wrzuciłem do kibla, wrzuciłem, to broń za dziesiątkę sobie zostawię. No to posprzedaję, no trudno, no najwyżej się tam poszuka jakiegoś epika, a na razie będzie trzeba, okej, mamy rękawice, ale to też niestety nie do Wiedźmy. Mamy chwytacza, rozpruwacza, który wydaje się, że jest magiem, ale niestety jest wojownikiem. No w tornadzie na tym poziomie nawet magowie są wojownikami, taka jest niestety smutna prawda. No tu mamy zwiadowcę, który też tam jakiś opór nam stawiał, ale dobra, kolejne buty, Jezus, ja bym dał, żeby Wiedźma dzisiaj chciała buty, przecież tyle byśmy mogli tego oddać, a tu jak sami widzicie wcale nie jest tak łatwo.
Dobra, zwiadowca pokonany z jakimiś tam problemami, no i kolejny wojownik, duży Łachudra. I okej, do 1100 może, do 1100 go spróbujemy pocisnąć. No on pewnie by padł tak samo, ale może sobie zrobimy jakiś odcinek taki osobny, gdzie będziemy tylko i wyłącznie klepać tornado. No ale na ten moment sami zobaczcie, ile my musimy tutaj grzyba na jednego przynajmniej wydać, żeby padło. No a tego expa wcale nie wiadomo, ile nam nie leci. Dobra, więc na razie tornadko olejemy. Tak jak mówię, no dodatkowo nie mamy miejsca w ekwipunku, więc tym bardziej szkoda. Okej, lecimy dalej. Kogo my tutaj mamy? Mamy Smoluma. No i czy ten Smolum jest tutaj do zrobienia? Ostatnio go próbowaliśmy. To jest kto? Zwiadowca, więc w teorii myślę, że byłby do pokonania. Pamiętamy, że jeszcze mamy u Kowala do rozmontowania 5 miejsc, więc jakby tu nam coś poleciało właśnie i by nie było dla naszych towarzyszy, to moglibyśmy właśnie je rozmontować. No zużyjmy na niego 100 grzybków, niech będzie, bo jak tutaj widzimy, że jest szansa, to warto popróbować, a na takich lochach, wiecie, jak tam Góra Olimp, to myślę, że nie ma najmniejszego sensu nawet 100 grzybów próbować, bo i tak tego na razie nie przeklikamy. No jeszcze tu jesteśmy za cieńcy w uszach, nie ukrywam. Tak z 40 tysięcy siły, jak będziemy mieli na tym berku, to będzie fajnie. Na razie mamy tam prawie 30, więc sami widzicie, że jeszcze te 10 tysięcy siły nam tam gdzieś podskoczy i będzie spoko. No dobra, Smolum niestety nie do pokonania. W sensie pewnie by był do zrobienia, ja to często powtarzam, ale nie ma co klikać. Uświęcona tradycją szkoła magii. Kapelusz, no ten kapeluszowi zostaje sporo, więc myślę, że nie ma co go tutaj klikać. Górę Olimp, no to na pewno nie ma co. Nordyckich bogów, no tu jest ta Walkiria. Ale chyba nie. Nie będziemy, mówię, ja chcę jeszcze tam wrócić do tamtego lochu, więc nie chcemy tutaj na takie, które naprawdę jest tylko cień szansy na pokonanie, nie będziemy chcieli tego bić, bo tak jak mówię, w tamtym spróbujemy sobie coś zrobić. Królowa Matka jest teraz 7 na 20, no ale to niestety nie jest mag, tylko zwiadowca, więc także tutaj za wiele mu nie zrobimy. Okej, no i mamy ten 13 piętro, mamy tego wojownika 12 na 20, no i czy my jesteśmy w stanie pokonać sobie go, czy niestety nie? No zobaczmy, 30 prób jeszcze do 900 zużyjemy na niego. No on jest niestety twardy, on ma bardzo dużo HP, więc tutaj może być z nim problem. No sami widzicie, że nawet połowy mu nie zjechaliśmy, więc dobra. I okej, strefa światła. Co my tutaj mamy w tej strefie światła? Fenrira. Fenrir, myślę, że... O, on jest do zrobienia. Powinien nam tutaj się położyć. To jest, z tego co wiem, berserk. Z tego co mi tam pisaliście pod odcinkami poprzednimi właśnie tutaj z naszego berserka. Bo ja zawsze mówiłem, że wojownik. Ale okej, zobaczcie, no on tutaj... Bardzo mu często zostają takie bliskie próby, więc no znowu 11 milionów. Okej, padł. Ile my w ogóle za niego dostaliśmy? I zobaczmy tą walkę, bo to może być ciekawe, jak to tutaj wygląda. O, no dokładnie, on nas bije kilka razy, więc berserk, tylko nie ma tej animacji zdenerwowania. Tej co my. Tu jakieś fajne kryty, raz, dwa, trzy. Trzy tylko, no i tutaj jeszcze, no mocne hity, mamy buciki, też 10 milionów, zobaczcie, kurde, no jak jutro będzie wiedźma chciała buty, to ja będę w niebo wzięty, ale znając moje szczęście, no to tak wcale nie będzie. Dobra, no lecimy dalej. A, on nam dał, nawet nie spojrzałem, poczekajcie, on nam dał 300 milionów, więc okej, więc też jest warto to robić. I mamy Surtra. Surtr to jest albo wojownik, albo berserk. Możemy w sumie sprawdzić jedną walkę tak poglądowo. No wygląda, że berserk, bo nas uderzył tam dwa razy, więc tak, chyba berserk, no ale on tutaj ma bardzo dużo, no sami widzicie, siły ma 38,5 tysiąca, więc będzie z nim ciężko wygrać, także okej, na razie go nie ruszamy. Góra Olimp, Ares, czy my tego Aresa jesteśmy w stanie kliknąć? No troszkę więcej siły i byśmy byli, tak myślę, z 2000, chociaż no tam 60 milionów. Dobra, no popróbujmy go, popróbujmy do 750. Ja tak się tutaj szczypę, bo mówię, chcę jeszcze do tego 13 piętra wrócić.
ale powiedzmy do 750, popróbujmy go tutaj poklikać, zobaczymy jak to wyjdzie, czy będziemy w ogóle w stanie coś tutaj napocząć. To jest 7 na 10 dopiero, no już byśmy byli blisko, powiem wam, pokonania wszystkich lochów w strefie światła, a tutaj tu nam wsadzili górę Olimp, tu nam wsadzili tą poprzednią z nordyckimi bogami, tu nam znowu 13 piętro rozbudowali, no i nie jesteśmy w stanie... Bo fajnie wygląda, wiecie, cała taka mapka, jak już zakończymy portal i zakończymy wszystkie lochy, to cała mapka zaptaszkowana bardzo przyjemnie wygląda. No ale jak sami widzicie, ciągle nam tutaj utrudniają i nie możemy tego zrobić. No ale wiadomo, prędzej czy później, tak dużo, tak często nowych lochów nie dodają, abyśmy tutaj nie mogli sobie tego wszystkiego pozamykać, więc pewnie kwestia czasu i taką fajną mapkę będziemy mieli. Dobra, trochę więcej na niego zużyłem, ale niestety nie wyszło. To jest, wygląda na to, że wojownik, bo blokuje. No i tutaj bardzo, bardzo twardy wojownik z tego co widzę. No tutaj zobaczcie, że z tymi wojownikami mamy dość duży problem, no ale to wiadomo. To są jednak niestety wojownicy, więc z nimi... Po prostu tej siły potrzebujemy więcej, nie? My tutaj bardzo szybko jako berserk robimy te lochy, a statystyk wcale nie mamy tak dużo jak powinniśmy mieć, głównie tutaj w podstawie. Kiedyś na tym levelu mieli tam pewnie już 35 albo 40 tysięcy i siły, jak nie w sumie więcej, bo wiadomo, że kiedyś to wszystko szło o wiele wolniej i też w tym czasie mogli te statystyki budować. No my tutaj siły w podstawie mamy 6700, co nie jest złym wynikiem, bo z tego co wiem freestyle ma tylko większą postawę, 7200, więc on ma 500 inteligencji więcej. Tutaj patrzy, ma 5700, więc traci do nas 1000, także bardzo dużo. Morax, jak on tutaj wygląda? 5200 ma siły, ale on tutaj HP też dosyć dużo daje, więc u niego tak to wygląda. Tutaj Maguś ma 6600, więc Maguś ma podobnie. Ale generalnie jesteśmy, jeżeli chodzi o podstawę, to tutaj na drugim miejscu. Poczekajcie, Komandos jeszcze mnie ciekawi, bo on tutaj ładnie idzie. 6200 ma, no to tak jak mówię, jesteśmy, jeżeli chodzi o podstawę, na drugim miejscu, także tragedii nie ma. Okej, wchodzimy do 13 piętra, no i teraz tak naprawdę klikamy albo gdzieś tak do 200 grzywów, albo jeżeli byśmy byli w stanie, albo po prostu jeżeli szybciej zamkniemy, no to do tego momentu, wiadomo o co chodzi. No ale zobaczymy, no liczę po cichu, że to 13 piętro nam się uda tam przymknąć. Ale no zobaczymy jak to wyjdzie, no ten zwiadowca kurde się wydaje twardszy od tego wojownika, którego pokonaliśmy na początku, no ale sami wiecie jak to wygląda, że nie jest to wcale takie kolorowe do pokonania, bo tutaj no wtedy zrobiliśmy 14 ciosów z rzędu, więc... Więc no może i tutaj by się udało taką seryjkę zrobić. No zobaczymy, zobaczymy. Jakbym tutaj jakoś się zatrzymał na jakiejś takiej bliższej próbie, to może byśmy ją sobie zapisali i zobaczyli jak w ogóle ta walka wygląda. Chociaż dobra, poczekajcie, zobaczymy. A, no właśnie. On nas tutaj zbija na hita tak naprawdę. No teraz mu zostawiliśmy, no ale on jeszcze te uniki robi, więc tu próba musi być no naprawdę bardzo szczęśliwa. Musimy mu tak naprawdę nie dać dojść do głosu. Ale z takimi małymi hitami to my tu za dużo nie podziałamy. 20 milionów, no widzicie, kilka takich hitów i on jest do zrobienia, no. O, tutaj fajna próba, no ale z niego znowu krytyk. No i tak tu się można bawić non stop. No i teraz Bezi nas zabija. Więc no takie widzicie, 20 milionów tam nam siadło. Kilka takich ciosów, ze 3. Oprócz tego jakiś taki mocniejszy zwykły, na przykład po jego uderzeniu zwykłym, no jednego hita możemy jakby przetrzymać, tak? Jednego hita jesteśmy w stanie tutaj sobie przyjąć, oczywiście niekrytycznego. Więc no szansa jakaś tam jest, no i on tych uników robi bardzo dużo, to też jest niefajne dla nas. Fajnie by było jakby tych uników po prostu nie robił. No ale okej, zobaczymy, no może kurde... Bardzo bym chciał ten lock zrobić, bardzo bym chciał go zakończyć. No z większą ilością siły na pewno byśmy tutaj sobie poradzili, no ale sami widzicie, że nie jest to wcale takie proste. Musimy po prostu mozolnie te statki farmić, nie? I prędzej czy później tej siły więcej będziemy mieli. Porównywałem też sobie poczekajcie, kto to był? Z jakimś berkiem z S36, już nie pamiętam z jakim, właśnie te podstawy, ile on tam ma siły, no i przez te pół roku jesteśmy w stanie na pewno dobić do 40 tysięcy siły, mniej więcej, także no to jest jakby droga przed nami, ale niestety no co mi da pół roku, jak ja bym chciał tutaj loszek na odcinku fajnie pokonać.
żeby był odcinek ciekawszy. No jak sami widzicie, nie jest to wcale takie proste. No dobra, no nawet myślę, że tutaj do 100 grzybów. Pali ich o tą kopalnię, nie będziemy jej dzisiaj skipować. Zobaczymy sobie jak, no po prostu no wybuduje nam się to, puścimy kolejną. I tak mam wrażenie, że jeżeli chodzi o kopalnię na tym serwerze, to jestem bardzo do przodu, bo z tego co wiem, niektórzy tam dopiero 19 albo 20 budują. Więc skip te dwa dni i tak tam nam wiele nie zmienią. No a tutaj na potrzeby odcinka ja będę chciał spróbować go pokonać, kurde. Jeszcze musimy liczyć, że na tego ostatniego trochę grzybów wydamy na pewno. Chociaż no to jest mak, to pewnie nie za wiele. Aj no. Bardzo rzadko takie próby jakieś fajne tutaj. Przeważnie to widzicie, że mu praktycznie nic HP nie zabieramy. Dobra, no może poklikamy trochę wolniej, zobaczymy jak to wyjdzie. No tutaj zwykłe hity niestety, to my za wiele mu nie zrobimy. Tutaj nawet na zwykłego zdjął. Tutaj unik, krytyk. Tak te walki wyglądają właśnie z tymi lochami. Dlatego tutaj nie ma co ładować w ogóle w HP, zwłaszcza na takim berku, czy tam w jakieś boki, czy w cokolwiek innego. Bo tutaj to, że my władujemy sobie teraz 1000 podstawy w zręczność, i tak nam nie da tego, że nie będzie nas ściągał na hita góra 2. Więc po prostu no tutaj trzeba ładować w siłę i go pokonać naszymi obrażeniami, nie? Wiecie o co chodzi. Tylko no, bo te lochy jakby późniejsze są tak bardzo przesadzone, że ciężko jest tutaj cokolwiek zdziałać. Oj, no ale z nim tutaj będzie raczej ciężko, raczej go jeszcze tutaj nie machniemy. No tu dosyć fajna próba, no ale to znowu on dał nam krytyka. No teraz zwykły, ale bardzo mocny. No kurde, już się tutaj tak fajnie rozpędzamy, już taką mam nadzieję, że klikniemy. A tutaj sami widzicie, że nie jest to wcale takie łatwe. No znowu krytyk. Śmiesznie ta walka wygląda, nie ukrywam. Fajnie się na to patrzy. O, tutaj trzy uniki z rzędu i ciach na hita. No cóż, no tu musi być bardzo, ale to bardzo szczęśliwa próba. Nawet można by to klikać i 5000 razy i dopiero ona by się mogła nam wylosować. Więc tak jak mówię, no nie jest to wcale takie proste. No ale okej, zobaczmy o co chodzi. Pyk. No i niestety nic. No i teraz jeden hit. No dobra, no do tych 100 grzybów tu poklikamy. Może jakaś znowu fartowna próba, nie wiadomo jak. Ale raczej się bym nie łudził, no bo zobaczcie, że te walki wyglądają dosyć śmiesznie. I raczej ciężko jest pokonać, bo jak nie dość, że on nas szybko zabija, to jeszcze tych uników masę robi. Więc po prostu jest to dosyć trudne do zrobienia. Z tym wojownikiem nam się dosyć mocno przyfarciło. A tutaj jak sami widzicie, nie chce się przyfarcić. No ale dobra, to by było chyba na tyle. Jeszcze tutaj mówię, no do tych 100 grzybów doklikam. Ale tak generalnie z berka chyba na ten moment to by było na tyle. Już ciężko nam będzie cokolwiek tutaj kliknąć, jak sami widzicie. Ewentualnie to tornado jeszcze byśmy tam popchnęli trochę, ale widzicie, że to idzie jak krew z nosa, więc nawet nie ma co. Zrobimy tu sobie przerwę, myślę. Taką większą, jeżeli odpoczynek po prostu od tego berserka. Ja tutaj sobie będę robił awkę, standardowo będę wszystko przeklikiwał. No teraz ten level nam dochodzi co 20 dni, więc to też jest jakby fajne, pomocne. Tak więc, no mówię, jeszcze właśnie a propos tego challenge'u z Zakrebleto. W sensie to jest challenge taki mój, osobisty. A propos tego challenge'u, to jeszcze jestem pewien, że Zakreble nieraz ma takie dni, że po prostu wcale nie wchodzi na Shakesa. A co za tym idzie, ten kalendarz daily mu się będzie resetował, więc tych dni, tego 20 dnia nie będzie odbierał levela, więc to też mu może na pewno przeszkodzić w biciu jako pierwszej osobie, pierwszemu berkowi z naszej dwójki tego 400 poziomu. No ale mówię, zobaczymy jak to będzie, ma przewagę pół roku, więc tak jak mówię, no zobaczy się. Okej, wbiliśmy tutaj w sumie ile? Tak chyba z jeden level, niepełny może, ale coś koło tego, także i tak nie jest źle. No niestety tego lochu nie zrobiliśmy, szkoda. Tutaj już też ciężko będzie cokolwiek kliknąć, więc tak jak mówię, to by było na tyle z berserka, robimy tutaj dłuższą przerwę. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to standardowo kciuk w górę zostawiajcie, subskrypcja z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu. Piszcie w komentarzach, jak wam się podobał odcinek, jak wam się ogólnie gra, jakie tam macie levele i tak dalej. Chętnie to poczytam. I tyle, dziękuję wam za oglądanie,
Trzymajcie się i cześć!